No i jak zwykle, wszystko przez tych głupich posiadaczy paneli fotowoltaicznych. Nie dość, że takie sobie nastawia ile może, bo mu wolno, bo chce mieć taniej, bo chce może na wakacje wyjechać, to jeszcze podnosi napięcie w sieci, to jeszcze przez niego są droższe rachunki, bo przecież ten darmową energię produkuje, no to trzeba normalnym ludziom podnieść. Stare, nieremontowane sieci energetyczne, komunistyczne się psują, bo to przecież nie przeznaczone jest do tego. No i same kłopoty przez nich tylko. Zapraszam na odcinek. A słuchajcie, a tak poważnie, ja mam ten cały hejt na te panele gdzieś. Nastawiałem sobie ile mogę i powiem wam więcej, zwiększyłem przyłącze, żeby nastawiać tego więcej. I będę to robił, bo mi wolno, bo jestem na prosumencie i ja z tego korzystam. A to, że przeze mnie jest energia droższa, to jest wielka głupota, bo jakby nie panele fotowoltaiczne, to wy nawet w wakacje byście mieli drogi prąd. Więc zimą prąd jest droższy za to, że jest większa konsumpcja, a nie za to, że panele fotowoltaiczne nie pracują. Znaczy, po części też, tylko pomyślcie, że jakby one pracowały cały rok, to wy ogólnie byście mieli prąd za darmo, a nie robienie gówno burzy o nie wiadomo co. A poważnie to dzisiaj nie o tym, że jak zwykle prosument zły, prosument niefajny, tylko o tym podnoszeniu napięcia w sieci, bo to jest kłopotliwe zarówno dla prosumentów, jak i dla normalnych ludzi. Krąży o tym wiele złych informacji. Nie będę mówił, jak niektórzy potrafią manipulować i usłyszą cokolwiek i zaraz, o, bo to jest złe. I o tym podniesieniu napięcia w sieci, bo przedstawiam wam urządzenie, które mi wysłał producent do testów i to jest inny rodzaj zabezpieczenia. Na pewno nie każdemu jest to potrzebne, ale w niektórych przypadkach się może przydać. Przejdźmy sobie do przykładu. Dobra, poczekajcie, ja się tam do was dopcham. O czym chciałbym wam powiedzieć? Na początek o tym, tu nie patrzcie na to, bo to jest samochód na szybko podpięty, bo tu trzeba ściany przekuć, ale to są moje błędy, że ja tu sobie arota nie puściłem do góry i będzie o tym odcinek, ale to nie na dzisiaj. Tutaj wisi modbus jeszcze niedobrze nie spięty, bo zgubiłem końcówkę i musiałem to na szybko zrobić. Jak wygląda prawidłowo wykonana, albo prawie prawidłowo wykonana rozdzielnia elektryczna? Potrzebujecie tak naprawdę trzy rodzaje elementów w takiej rozdzielni. Pierwszy rodzaj elementu to jest rozłącznik, czyli taki wyłącznik, który służy jedynie do wyłączania głównego przyłącza w domu. Ja mam tutaj agregatowy, może ja wam pokażę, będzie bliżej. Jesteśmy na bałagan w kablach, nie patrzcie, bo one będą tu jeszcze poprawione, ale cały czas coś tu dochodzi. Dobra, jak to wygląda? Pierwsze co jest, to jest wyłącznik główny w domu. To nie jest bezpiecznik, to jest rozłącznik, czyli coś, co wam ma rozłączyć napięcie w sieci, żebyście nie zostali porażeni w przypadku pracy tutaj w skrzynce. Czyli jego wyłączacie i w tym momencie nie macie nigdzie napięcia, oprócz na tych kablach, które dochodzą do domu. Następnie za takim wyłącznikiem, ja mam tutaj jeszcze agregat, tak, czyli przełącznik agregatowy, czyli z dwóch źródeł zasilania. Macie najczęściej jakiś blok rozdzielczy w taki sposób bądź w inny zrobiony, który wam rozszerza te przełącze, które idą do domu na poszczególne sekcje zasilania. I tak. Następnie po takim czymś macie wyłącznik różnicowo-prądowy. To jest zabezpieczenie, które was chroni przed porażeniem. Najczęściej powinno was chronić przed porażeniem. Tutaj macie napisane 40 amperów, tu jest 30 miliamperów. To jest prąd upływu pomiędzy fazami. Jeśli to jest różnica, to w tym momencie ma wyskoczyć. Czyli generalnie to jest to, co ma was chronić przed tym, żeby was prąd w gniazdku nie popieścił. Później po takim czymś następuje sekcja bezpieczników, bo tutaj już wchodzi wam u góry, zobaczcie, wchodzi wam z jednej strony NK, z drugiej strony wam wychodzi tak zwane N1, czyli kolejny pod NK. Nie, tu nie ma wszystkich ze sobą spiętych, tak? Tu jest tylko nałożona szyna, żeby to było ładnie zrobione. Zobaczcie, szyny też powinny być zabezpieczone takimi zaślepkami, o, żeby tu nie można było wsadzić palca. I co do mojego ostatniego krótkiego filmu, zobaczcie, ta rozdzielnia jest rozwalona, jest rozkopana, ale gdzie tu byście nie włożyli ręki, to was tutaj nic nie kopnie, tak? Jest ciasno,
Już stwierdzam, że jest za mała, no ale co zrobić, bo nie był samochód elektryczny liczony. I tak, macie tutaj N-kę i za tym wychodzi Wam na różnicówce, wychodzi Wam na zabezpieczenia tak zwane nadprądowe, czyli zwarciowe. Czyli to są te bezpieczniki, które służą do zabezpieczenia przed zwarciem, czyli przed prądem, który byłby w zależności od oznaczenia kilkukrotnie większy i co do czasu niż to, co jest napisane na bezpieczniku. Tak? Czyli im dalsza litera C, E, tym dłużej działa bezpiecznik na przeciążeniu, tak, może większe przeciążenie wytrzymać. Natomiast ta szóstka cyfra oznacza amperaż znamionowy tego bezpiecznika, którego nie powinniśmy przekraczać, bo po przekroczeniu tego amperaża po pewnym czasie ten bezpiecznik wyskoczy, w zależności od ilości tego przekroczenia. I tak wygląda standardowe zabezpieczenie w Waszym domu, a przynajmniej powinno, tak? Pomijam to, że na każdą sekcję, czyli tam, nie wiem, oświetlenia, na oświetlenie powinny być przynajmniej trzy różnicówki jednofazowe, jeśli macie trójfazówkę w domu, powinno to być tak zrobione, żeby nie była jedna różnicówka na cały dom, bo to nie ma sensu, bo w tym momencie, jeśli gniazdko będzie na zewnątrz, lampka jakaś i ona dostanie drobne przebicie, to Wam wywala korki w całym domu i nie macie prądu ani światła w całym domu, więc o tym sobie porozmawiam jeszcze w kolejnym filmie, bo mam taką fajną instalację przykładową, gdzie właśnie ktoś to tak trochę niedopilnował i wyszło 3 dni poprawiania instalacji. Dobra, to przejdźmy sobie teraz do tego, co ja otrzymałem, bo słuchajcie, to zabezpieczenie chroni Was przed porażeniem, uogólniając oczywiście w skrócie. To Was chroni, zabezpiecza Wasze urządzenia, żeby się teoretycznie nie spaliły, a może nawet bardziej instalacje Waszą zabezpiecza niż urządzenia, bo jak urządzenie dostanie 30 amperów czy tam 20, to i tak się podejrzewam spali coś w tym urządzeniu, natomiast zabezpiecza Wasze przewody, żeby one się nie utopiły. I to jest standard, który powinno się montować. Natomiast nie ma tutaj zabezpieczenia, które zabezpiecza Wam dom przed zbyt wysokim napięciem. I właśnie o tym sobie porozmawiamy zaraz. Dobra. Słuchajcie, mamy tutaj coś takiego. Tu QR-kod, który możecie zeskanować. Jest to urządzenie służące właśnie do zabezpieczenia sieci przed zbyt wysokim napięciem, tak? Czyli macie tutaj znaczek przekaźnika i sobie możecie regulować, jak to wygląda. Zobaczcie, całość wytrzymuje 63 ampery, maksimum praca 63, maksimum 80, 50 Hz, current limit 0,60, limit napięcia, jaki wytrzymuje, nie jaki przewodzi, tylko jaki wytrzymuje, no i numer modelu, cała reszta. Co to mamy jeszcze w opakowaniu? W opakowaniu mamy schemat instrukcji, niestety po angielsku, nie ma tego po polsku, ale tu macie tak. Różne typy urządzenia i schemat, to co nas najbardziej interesuje, czyli schemat podłączeniowy. Czyli zobaczcie, wchodzimy sobie z sieci głównej, dalej mamy to jako to zabezpieczenie napięciowe i następnie przechodzimy sobie już na całą naszą sieć, czyli tu mamy różnicówkę i całą resztę, więc to jest nasze urządzenie, które służy nam do tego, aby zabezpieczyć naszą sieć przed napięciem. Tutaj macie jeszcze to, co jest dla nas istotne, czyli jak szybko to zadziała, tak? 300 sekundy, pół sekundy, tak? Czyli to są elementy, które nas interesują i tutaj macie jeszcze ten główny schemat podłączeniowy, czyli macie główny przełącz do domu, następnie macie to zabezpiecznie i na tym zabezpieczeniu już lecicie różnicówką, czyli dochodzi Wam jeden element, który jest potrzebny. Tu są wszystkie opisane w sposób programowania, niestety po angielsku, po polsku mamy coś, nie mamy po polsku, tutaj mamy po ukraińsku i tutaj mamy też po polsku, więc niestety po polsku nie ma. Urządzonko wygląda w ten sposób, mocowane na szynę, to jest oczywiście jednofazowe, tutaj macie wejście na L i na N, stąd podłączone wejście. Tu jest wyjście tylko L-ki, bo jak wiadomo, zabezpiecza nam L, odcinanie N-ki jest niebezpieczne w instalacjach domowych, tak? Przejdźmy sobie do podłączenia, jak to powinno wyglądać. Ja mam stanowisko testowe, celowo przyniosłem do szkoły coś takiego ładnego. Większość z Was na pewno nie wie, co to jest i tu jest rok produkcji, jest 1959, zobaczcie. O, archaiczne urządzenie.
Jest to autotransformator, czyli tutaj mamy skalę napięcia i tym kręcąc mogę sobie zwiększyć o jakieś nawet 260 V uzyskać, więc 260. Normalnie powinniśmy mieć tutaj, natomiast tu już mamy 260. Podepnę sobie przez to urządzenie to i to będziecie mieli odczyt i na końcu dam wam jeszcze zwykły multimetr, żeby zobaczyć jak to działa. Dobra, przejdziemy sobie teraz do tej konstrukcji, żebym ja to mógł zrobić. Jest jeden mały kłopot, to jest normalna wtyczka do gniazdka. Tu już mamy wtyczkę zabezpieczającą dla szkoły. I będę musiał coś wykombinować. No, mógłbym to oderwać, ale no chyba tak oderwę i to założę sobie normalnie gniazdko. To zaczynamy zabawę, słuchajcie. Gniazdko bez uziemienia, oczywiście, żeby nie było. Jeśli okręt za duży, to sobie weźmiemy silniejszy. Proszę tu na mnie nie krzyczeć, że włączam tu. No, problem jest, to jest tylko na teraz, nie będzie nigdzie używany w formie. Ale więcej tylko dla was na testy, żeby powiedzieć, jak to urządzenie działa. Stawimy sobie podobno taki zakres. No dobra, przyszedłem czasem. No jak wiem, zaraz będzie hejt, że pod ostatnim filmem shortowym zlecałem się nad tym, że ktoś spieprzył poważnie instalację elektryczną. Ja teraz robię takie same cyrki, tylko tak, ja to robię jedno, że dla siebie, nie dla klienta, a drugie to jest tylko na 10-15 minut tutaj zlawać, żeby wam pokazać jak to może być. I tak używam kawałki o przekroju niesamowicie grubym, czyli jakieś jedynka, może półtorówka, ale po pierwsze dlatego, że nie chcę mi się szpić grubszych, a po drugie będzie mi tu łatwiej je włożyć, a po trzecie będę zmierzył tylko napięcie na momencie, więc na mierniku. To jak wygląda na teraz, nie ma sensu stosowania jakichś wymyślnych grubych przewodów, bo owszem mógłbym założyć te grubsze przewody i to powinny być przewody no minimum 6 kwadrat, a jak nie 10, tu jest miejsce na takie przewody. Ale no nie będziemy się tutaj w takie cyrki bawić, założymy to jak leci, żeby to tylko podłączyć. Aha, nie powtarzajcie tego samodzielnie w domu. Tutaj i dokręcamy jako L-kę. N-ka tutaj musi wejść razem z sondą pomiarową tego. I tak tu będą mi wystawać przewody. Zobaczcie jak ja to źle zrobiłem, tu mi wystaje sonda, no ale nie będziemy się tu bawić nie wiadomo co. Skręcone to będzie się trzymało jakoś. Kręcimy jeszcze trochę. Dobra. A widzicie, dlatego się nie wkręca dwóch różnych przewodów w jedno włącznie. Damy radę. I tutaj z drugiej strony tak samo. I uwaga, bo tu to wystające jest pod napięciem, więc to nie będzie dobre rozwiązanie. Multimetr to wam postawię od razu, żebyście widzieli napięcie. Prąd przemienny 700 coś V. Proszę bardzo. Spróbujmy. Dobra, mamy. A stój. Dobra, mamy. Widać wszystko? Widać. Tu urządzonko widać. Dobra, spróbujmy.
Zobaczcie, włącza się. Mamy napięcie 213 V. Mam nadzieję, że to widać. 213 V. 214 tu zresztą widzicie. I teraz mogę sobie tym regulować napięcie, tak? Czyli mam 230, to zostawmy tyle, ile powinno być w sieci u nas. Mamy 230 V, 227, 228, czyli dokładność pomiaru jest w stosunku do multimetru z certyfikacją jest dobra. Co to ma za zadanie? Słuchajcie, to ma za zadanie wyłączenie nam napięcia w momencie, kiedy mamy zbyt duże napięcie. Sprawdzamy sobie, jak do tego wpływa. Standardowo jest faktory 242. Spróbujmy dojść do tych 242. 240. O! Widzicie? Błąd wyłączyło nam, gdy napięcie spadnie. Znowu się włączy, tak? Czyli jeśli przejdzie nam 242, rozłączyło nam dom, mamy zabezpieczone elementy, gdy napięcie nam wróci do naszego stanu prawidłowego, jak widzicie, urządzenie się włączy. Zobaczcie, tu macie do ustawienia zarówno stan wysoki, jak i stan niski. Tutaj jest napisane, że na początku jest jest limit 242-198. Zjedziemy sobie teraz w dół. O! Widzieliście? 198 jest wyłączone, tak? Wracamy do 200 i nam napięcie się załącza. Tu na dole macie jeszcze aktualny pobór na sieci, więc to też jest czasami fajne, bo macie nie tylko napięcie aktualne w sieci, tylko macie też na aktualny pobór płynący przez to urządzenie, więc to też jest fajne dla was, żebyście mogli to resetować. Pokazuję wam to błędy, że jest za niskie, za wysokie napięcie. Tutaj możecie sobie też ustawić czasy, jak szybko ma się to przełączać z jednego na drugi, więc to wszystko jest do konfiguracji. Urządzenie jak dla mnie jest bardzo ciekawe pod względem tego, że pozwoli nam zabezpieczyć naszą sieć przed zbyt wysokim napięciem. Wiadomo, ta zła fotowoltaika produkuje strasznie dużo tego złego napięcia, więc w tym momencie, jeśli ta zła fotowoltaika wam przerzuci za wysoko, bo ktoś sobie zamontował, a właśnie, wróćmy do tematu. Wiecie co to jest? To jest autotransformator. Czyli coś takiego, jak niektórzy sobie montują na fotowoltaice, tylko trochę większe. Jak to działa? Z tej strony, tu gdzie ja na wyjściu podłączyłem sobie nasz miernik, rozłącznik, to oni podłączają fotowoltaikę. W momencie, kiedy tu jest powiedzmy 250, to działa na odwrót, że oni sobie zmniejszają to powiedzmy na 220, żeby im odczytywało, tak? Natomiast autotransformator wysyłając w drugą stronę będzie mi to napięcie zwiększał, czyli przed tym urządzeniem będziecie mieli powiedzmy 260, za urządzeniem będzie 230 i fotowoltaika będzie wam działać, natomiast ona będzie wpychała nieprawidłowy prąd, bo za tym będzie już 260 V, czyli na mierniku, na liczniku, na płocie będziecie mieli 260, co z tego, że fotowoltaika wam wykrywa, że jest 250, więc takie sprytne urządzonko niektórzy oferują, żeby rozwiązać kłopoty z wyłączającą się fotowoltaiką. Dobra, mam nadzieję, że wam się filmik testowy podobał. Dajcie znać w komentarzach, do czego wy byście to wykorzystali, co byście z tym zrobili i czy macie jakieś pomysły, gdzie to, jak to zastosować i do czego u siebie w domu. Dziękuję za dzisiaj i widzimy się przy okazji kolejnego filmu.